Seriale przez wiele lat kojarzyły się ze słabym poziomem pokroju naszego polskiego Wiedźmina. Jednak od jakiegoś czasu swoim rozmachem i jakością przebijają nawet największe produkcje z Hollywood. Dziś zaprezentuję Wam 10 seriali, które warto obejrzeć. Miejsce 10. The Walking Dead. Zombie są bardzo dobrze znanym tematem. Można powiedzieć, że po tylu latach ich istnienia przyzwyczailiśmy się do obecności owych stworzeń na ekranie. Trzeba jednak powiedzieć, że Żywe Trupy to jeden z najciekawszych seriali. Szkoda tylko, że po trzecim sezonie wszystko zaczyna bardziej przypominać model na sukces. Mimo wszystko produkcja do dziś cieszy się olbrzymią popularnością. Miejsce 9. Narcos. Serial opowiada o życiu i śmierci Pablo Escobara, kartelowego bossa, terrorysty, kongresmena i człowieka oddanego rodzinie. Mimo że serial jest kierowany do starszego odbiorcy, w Polsce stał się dość popularny wśród młodzieży. Miejsce 8. Stranger Things. Można powiedzieć, że to nie jest serial, a film trwający 8 godzin. Nie polecam oglądania go po kawałku, tylko raczej na jedno, góra, dwa dłuższe posiedzenia. Wspomnę jeszcze, że serial jest dość mroczny i czasami można uznać go za horror. Całość dzieje się w okolicach lat 80., przez co jest dużo nawiązań do popkultury. Miejsce 7. Peaky Blinders. Brytyjski serial telewizyjny. Główną rolę gra Cillian Murphy. Produkcja opowiada o grupie przestępczej działającej po I wojnie światowej. Cała produkcja jest dość depresyjna i utrzymana w bardzo ciężkiej stylistyce. Miejsce 6. Dr. House. Tej produkcji nie trzeba przedstawiać. Dr. House, w którego wciela się Hugh Laurie, jest rozpoznawalny na całym świecie. Wspomnę jedynie, że na świecie odnotowano przypadki pacjentów chcących się leczyć u tego doktora. Miejsce 5. Wikingowie. Serial w dużej mierze jest oparty o prawdziwe historie ze Skandynawii. Nie brakuje jednak w nim fantazji twórców. Oprócz ciekawej fabuły możemy poznać zwyczaje i tradycje Normanów. Miejsce 4. Breaking Bad. Niekonwencjonalna produkcja opowiadająca o nauczycielu chemii, który postanowił wejść na ścieżkę przestępczą. Wielki rozmach, mistrzowska produkcja i aktorzy, którzy na każdym kroku wywołują w widzach wielkie emocje. Miejsce 3. Czarne lustro. Szczerze mówiąc, pojęcie serialu jest dla tej produkcji krzywdzące, gdyż każdy epizod opowiada o różnej wizji przyszłości. Obejrzenie często skłania nas do przemyśleń dotyczących naszego świata. Miejsce 2. House of Cards. Na ekranie widzimy plejadę gwiazd najwyższej klasy. Świetna gra aktorska, genialny scenariusz i po prostu obłędna fabuła przełożyła się na wielki sukces komercyjny, co nie dziwi w tak świetnym tworze. Miejsce 1. Gra o Tron. No i coś, co musiało się na tej liście znaleźć. Oglądając tę produkcję mamy pewność, że postać, którą lubimy i cenimy, na pewno umrze w najmniej spodziewanym momencie. Nie ma co mówić, każdy to zna, a jak nie, to jak najszybciej powinien poznać. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, które są równie ciekawe jak ten. Do usłyszenia, cześć!